Kartony. Kto ich nie lubi? A zwłaszcza kartony na mleko. Mleko w kartonie. Moim zdaniem zestawienie mleko w butelce kontra mleko w kartonie wygrywa bez dwóch zdań mleko w kartonie. Jednak co jeżeli ten twój piękny i ukochany karton z mlekiem nagle staje się kilkunastometrowym humanoidalnym stworem? Co robisz, jeżeli po otworzeniu lodówki nagle dojrzysz ogromną kreaturę właśnie z niej wychodzącą, swoim ciałem przypominającą tylko jedno? Karton z mlekiem. Cześć, ja jestem Mondar i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale, w którym rzucimy okiem na jedną z najciekawszych, najdziwniejszych i najbardziej porąbanych istot, jakimi kiedykolwiek się zajmowaliśmy. Bowiem tematem dzisiejszego odcinka będzie bardzo długo wyczekiwany przez was Milkwalker Ambassador. Czy też mówiąc po polsku, ogromny, niebezpieczny, krwiożerczy karton z mlekiem o długich, humanoidalnych, nieproporcjonalnych kończynach. Jeszcze nim zaczniemy ten materiał, proszę strzel pod tym filmem kciuka w górę, próg na dziś to 1500 kciuków w górę do północy, miejmy nadzieję, że nam się uda, a także subskrybuj ten kanał z dzwoneczkiem, ponieważ dobijemy 80 tysięcy widzów do końca wakacji. Tymczasem już nie mam zamiaru więcej przedłużać, proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść opowieści o niebezpiecznym, krwawym kartonie z mlekiem. Przed wami Milkwalker Ambassador. Jednak jeszcze nim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, chciałbym wam bardzo podziękować za tak pozytywny odbiór poprzedniego materiału, a raczej jeszcze poprzedniejszego, czyli historii morderstw w Chuck E. Cheese. Nie mam zielonego pojęcia, co się stało, ale ten film jest one of ten absolutnie wszędzie i mega wam się spodobał, za co bardzo, bardzo wam dziękuję. Ostatnio kanał rozwija się w zawrotnym tempie, więc postarajmy się podtrzymać tę dobrą pastę, zatem jeżeli jesteś tutaj nowy, strzel subskrypcję oraz dzwonek. A także druga sprawa, serdecznie zapraszam Cię na mój drugi kanał, czyli Chata w lesie. Jego start zaplanowałem na ten piątek o godzinie 15, a w pierwszym filmie na nim przyjrzymy się legendarnej, pięknej, wspaniałej, teksańskiej masakrze piłą mechaniczną. Wszystkich serdecznie tam zapraszam, a tymczasem chyba za długi ten wstęp jest. Zaczynajmy! Milkwalker Ambassador to kolejna już kryptyda wykreowana przez naszego ulubionego artystę, czyli Trevora Hendersona. A po raz pierwszy światu został pokazany 6 lipca 2018 roku i w tym przypadku najbardziej interesująca rzecz miała miejsce na Twitterze artysty, a nie na jego Instagramie. Wszystko zaczęło się od tego tweeta. Muszę narysować Milkwalkera. Załączony obraz przedstawiał karton mleka z całkiem interesującą etykietą. Czekoladowe mleko niskotłuszczowe. Milkwalker mówi, bądź bezpieczny. Bądź pewien, że znasz swoje pełne imię, adres zamieszkania, miasto, w którym mieszkasz oraz twój domowy numer telefonu. Później tego samego dnia pojawiła się już pierwsza i ostatnia zresztą praca z udziałem tego stwora. Opis był następujący. Niech żyje Milkwalker, ambasador mocnych kości. Dołączona praca prezentowała klatkę z jakiegoś starego nagrania zarejestrowanego na kamerze VHS. Data nagrania w lewym dolnym rogu ekranu prezentuje godzinę 1:42 w nocy, a samo nagranie zarejestrowane zostało 6 lipca 2018 roku w ciemnym, ponurym lesie, a spośród drzew widoczny jest ogromny karton mleka o długich, humanoidalnych kończynach, które wielu fanów porównuje do kończyn Siren Head'a. W kartonie zdaje się widnieć twarz stwora, która sugeruje, iż jest on szczęśliwy i zadowolony. Interesujące rzeczy działy się w komentarzach pod tym postem. W jednym z nich Trevor Henderson napisał, że jest to mleczny przyjaciel. Następnie w odpowiedzi na inny komentarz dał znać, iż musisz być pewien, by powiedzieć Milkwalkerowi, gdzie mieszkasz, jaki jest twój domowy numer telefonu oraz swoje wszelkie lęki i nadzieje. W odpowiedzi na poniższy komentarz. Czy to niegrzeczny potwór, czy po prostu wygląda przerażająco, ale jest miły? Autor odpowiedział, że został stworzony jako przyjazna maskotka w latach 80., ale zdecydowanie jest złowrogi. W jeszcze innym komentarzu dał znać, iż Milkwalker jest kapryśnym bogiem. I w zasadzie w tym miejscu ślad się urywa. Trevor nie zamieścił już żadnego innego komentarza w sprawie Milkwalkera. Natomiast na Instagramie pojawiły się dwa przedstawione wcześniej zdjęcia z następującym opisem. Narysowałem Milkwalkera. Najlepszą maskotkę na świecie. Tak. On jest prawdziwy. W
Chciałbym także w tym miejscu zwrócić uwagę, iż mniej więcej w tym czasie, mianowicie w lipcu 2018 roku, prace Hendersona były utrzymane w dość podobnej stylistyce. Chodzi mi tutaj o to, iż mniej więcej każdy obrazek właśnie prezentował klatkę ze starego nagrania VHS. No jak się okazuje, nie każde było tak stare jak w przypadku Milkokera, natomiast na innym poście widnieje data 2 września 2014 roku. Z kolei na jeszcze innym 13 lipca 1984. Co ciekawe, właśnie ten prezentował ikonicznego Jasona Voorheesa, jednak myślę, że nie ma to żadnego większego powiązania z postacią Milkokera. Zatem czas odpowiedzieć na pytanie, kim jest sam Milkwalker. Cóż, jest to na tyle dziwna postać, że na sam początek mógłbym stwierdzić, że to zwykły żart artysty i szczerze nawet udany. Jednakże to byłoby trochę za proste. Zacząłem kopać trochę głębiej w internecie i doszedłem do całkiem ciekawej i dość głupiej teorii na jego temat, którą teraz wam przedstawię. Nie jest ona niczym potwierdzona, jest to rzecz wytrzaśnięta przez fanów, znalazłem ją na tym filmie. Chociaż nie jest oficjalna, jest całkiem zabawna i interesująca, więc miło będzie wam ją przedstawić. Zatem posłuchajcie historii na temat rytuału wezwania kapryśnego boga. Według tej teorii z Milkwalker ambasadorem spotkać możesz się jedynie w jeden sposób, tylko i wyłącznie dzięki umyślnemu działaniu. Oto jak w kilku krokach wezwać Milkwalker ambasadora. Przede wszystkim po pierwsze poczekaj, aż mleko w kartonie w twojej lodówce zgnije. Po drugie, po upływie tego procesu, kiedy mleko jest całkowicie zgnite, wlej do niego kilka kropel twojej krwi. Po trzecie, zamknij karton i zakop go pod dębem na kilka miesięcy. Niestety czas przeprowadzania rytuału różni się z powodu nieznanej nam zależności. Czasami trwa kilka dni, jednak niekiedy ten czas może trwać nawet i miesiącami. Po czwarte, o ile dobrze to interpretuję, przywoływacz powinien wypalić swoje imię w dębie, pod którym zakopany jest karton. Następnie tylko czekać. Wkrótce karton zyska prawdziwe siły, uzyska świadomość, kończyny, silne, duże, wystarczające ciało. A następnie wyłoni się spod ziemi i przyjdzie do osoby, która go przyzwała. Rzekomo podczas tego procesu słyszalny będzie przeraźliwy, głośny, donośny śmiech, który wywołany jest formowaniem się oczu, ust, nosa, ogólnie całej twarzy. Po spotkaniu śmiałka, który zdecyduje się przywołać Milkwalkera, ten drugi zada mu kilka pytań. Prawdopodobnie mowa tu o tych, o których wcześniej wspomniał Trevor. Jeżeli śmiałek będzie miał na tyle dużo szczęścia i odpowie na wszelkie zadane mu pytania, otrzyma nadludzkie umiejętności, które podaruje mu sam Milkwalker. W ten sposób także pokona stwora i prawdopodobnie odeśle go. Natomiast w przeciwnym razie, jeżeli nie uda mu się odpowiedzieć na pytania, cóż, to co Milkwalker robi ze swoimi ofiarami, prawdopodobnie lepiej zostawić jemu samemu. Nie chcemy przecież zaglądać komuś w jego prywatne życie, co nie? Jednak czy istnieje jeszcze jakiś sposób na pokonanie Milkwalker ambasadora? Cóż, poza odpowiedzią na wszystkie pytania jest jeden i chodzi tutaj o zniszczenie kartonu. Jeżeli zniszczysz go, Milkwalker także zostanie zniszczony, a ty będziesz bezpieczny. Tylko jak to zrobisz, to już zostawiam tobie do przemyślenia. Jednak po co wzywać Milkwalker ambasadora? Cóż, jest tylko jeden powód, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania i zyskać te nadludzkie umiejętności. Powodzenia. Oczywiście miejcie na uwadze, iż jest to jedynie teoria wymyślona tylko i wyłącznie przez fana, jednak jest naprawdę całkiem ciekawa. Podsumowując, kim jest Milkwalker Ambassador? Moim zdaniem jest to zwykły żart artysty, do którego w przyszłości nie będzie się już jakkolwiek odnosił. Jednocześnie jest to całkiem zabawna i interesująca postać, a poza tym wspomniana wcześniej teoria jest mistrzostwem, po prostu kocham. A co wy o tym sądzicie? Co sądzicie o krwawym kartonie mleka i czy tym filmem czasem nie zepsułem wam waszego poglądu na kartony? Dajcie znać koniecznie w komentarzach na dole, no i to już tyle w dzisiejszym materiale, bardzo dziękuję za jego oglądanie. Jeżeli ci się spodobał, to strzel pod nim śmiało łapę w górę, a także zostaw tutaj subskrypcję, oczywiście z dzwoneczkiem. Teraz widzicie kilka przepięknych fanartów, za które wszystkim ogromnie dziękuję. A jeżeli jeszcze kiedyś chciałbyś dorwać mnie gdzieś w internecie, to serdecznie zapraszam na mojego Instagrama, Snapchata, Twittera, a także na mój serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to możesz popisać z wieloma wspaniałymi osobami oraz ze mną. Lecz przede wszystkim wbijajcie na chatę w lesie, start już niedługo i myślę, że będzie całkiem ciekawie. Link w opisie.
No i co, to już tyle w dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję za jego oglądanie. Do usłyszenia wkrótce. Mówił do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. W tych najgłupszych, okrwawych kartynach mleka także. Do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się ciepło. Miłego dnia wam wszystkim. Cześć!